Co doradzałaby Pani osobom, które szukają miłości przez internet? Pierwsza sprawa to warto się zastanowić, kogo tak naprawdę szukam i czego ja tak naprawdę oczekuję od tej osoby, którą spotkam i co ja tej osobie mogę dać od siebie. Druga sprawa, zachęcam do ograniczonej, ale jednak szczerości. To znaczy, zamieszczając zdjęcie, zamieśćmy to zdjęcie takie faktycznie odpowiadające rzeczywistości. Powiem więcej, ono nawet może być ciutkę bardziej niekorzystne niż oryginał, bo wtedy, w momencie kiedy się spotkamy, okaże się, wow, no przyszła ładniejsza dziewczyna, przyszedł przystojniejszy facet niż widziałam w internecie. Natomiast obserwuję tendencję odwrotną, że niestety kobiety przede wszystkim zamieszczają zdjęcia mocno Photoshopem podrasowane. No i potem jest duże rozczarowanie, bo idzie dziewczyna na randkę, idzie z nastawieniem, że może coś fajnego z tego wyjdzie, a mężczyźni w gruncie rzeczy są prostolinijni i on jak widzi zdjęcie, to spodziewa się, że ta osoba będzie przynajmniej podobna do tej, która się zjawi, a z tym różnie bywa. Także takie zdjęcie odpowiadające rzeczywistości to jedno. Szczerość oczywiście w ograniczonym zakresie, to nie o to chodzi, żeby w portalu czy na swoim profilu umieszczać od razu komplet informacji i komplet wiadomości. I też nie od razu musimy umieszczać informacje kluczowe, na przykład swoją chorobę, bo może tak być. Dlaczego? Dlatego, że takie szczegóły to są już sprawy zahaczające o intymność. I teraz, podejścia są do tego dwa. Albo od razu umieszczam, gram w otwarte karty, i kto się nie zrazi, ten ma szansę. Albo czekam z tym, nawiążę bliższą więź, stwierdzę, że to jest osoba, z którą chciałabym się związać i wtedy karty do końca odkrywam. No bo o ukrywaniu czegokolwiek nie mówimy, jest to nie fair i na dłuższą metę taka strategia nie przynosi powodzenia. Także wybór zależy od nas, od naszych preferencji. Natomiast zdarza się tak, że informacja od razu podana z tak zwanej grubej rury może przestraszyć, a z kolei zdarza się też tak, że jeżeli dwie osoby poczują, że coś ich łączy, że jest chemia, że fajnie im się ze sobą rozmawia, że tak jakby się znali jeszcze z poprzedniego wcielenia, to taka informacja grubogabarytowa może zostać łagodniej przyjęta i może zostać zaakceptowana. Także wybór należy do nas, na jaką strategię stawiamy.